granicach 50 ciągników przyjechało, rolników jest więcej, bo częściowo przyjechali rolnicy samochodami. Chcieliśmy pokazać, że jesteśmy zdesperowani bardzo mocno odnośnie ostatniej procedowanej ustawy, piątka dla zwierząt, słynnej piątki Kaczyńskiego. Jesteśmy zdesperowani dlatego, że sytuacja, którą nam stwarza rząd, jest tragiczna. To jest zamach na polskie rolnictwo, to jest zamach na branżę rolniczą. Wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy konsumentami i zjadaczami chleba. Ta piątka Kaczyńskiego powoduje to, że są ograniczenia bardzo mocne w stosunku do polskiego rolnictwa. Niemcy, Francuzi, Ukraińcy zacierają ręce i piją szampana z tego powodu. Chciałbym powiedzieć wszystkim konsumentom, mieszkańcom wsi i miast, że to spowoduje ogromne ograniczenia i podwyżki cen żywności. Wyliczyliśmy, co powoduje ta piątka dla zwierząt. Ano straty rzędu 7% eksportu mięsa wołowego. 7% to jest 17 miliardów złotych do budżetu państwa. Tracimy rynek arabski, tracimy wpływy na rynku arabskim z żywnością halal, jak również koszerną. Może sobie mieszkańcy nie zdają sprawy z tego, że ubój rytualny to nie jest tylko ubój rytualny. To jest drób, to jest wołowina, ale również koszerna żywność, jak spirytus. Spirytus koszerny tylko z ziemniaków. Arabowie wykreślą Polskę z listy żywności halal. To nie sposób jest w tej chwili policzyć, ile będzie kosztowało polskiego konsumenta, jaka podwyżka. Mamy doniesienia od drobiarzy, którzy mówią, że do tej pory sprzedawali dla zwierząt futerkowych, dla ferm w ilości 1 600 000 000 ton rocznie odpady. To są łapki, łebki, jelita, golenie zwierzęce. To wszystko było przetwarzane dla norek. Do tej pory fermy produkujące norki płaciły za to 7 groszy zakładom mięsnym. W tej chwili będzie utylizacja kosztowała ponad 70 groszy. Więc państwo sobie zdają sprawę z tego, że będzie podwyżka cen drobiu, podwyżka cen wszystkiego. To jest sektor rolniczy, to jest branża transportowa. Ktoś po prostu sobie nie zdaje sprawy, co zrobił i jaką robi krzywdę polskiemu społeczeństwu, nie tylko nam, rolnikom. No i wreszcie 350 tysięcy gospodarstw. Głupie wprowadzenie obostrzeń bezuwięziowych obór. Psa porównano do krowy na 6-metrowym łańcuchu. Czy ktoś sobie wyobraża, że krowa w oborze może być na 6-metrowym łańcuchu? Przecież ona się powiesi i się zakręci i umrze śmiercią tragiczną. Ktoś sobie nie zdaje, nasi politycy nie mają naprawdę mózgów, mają głąby kapuściane, żeby takich rzeczy podstawowych nie wiedzieć? Przecież to jest o pomstę do nieba. No i co? PiS chodził na wsi od domu do domu. Pan Płażyński tutaj biegał po wsi i prosił o to, żeby głosować na Dudę. Rolnicy zawierzyli w ilości 70%. Tu jest większość rolników, która głosowała na PiS. Dzisiaj są zdesperowani. Dzisiaj mówią o tym, że za chwilę będą zmuszeni likwidować swoje obory. Rozmawiałem przed chwilą z kolegą, który jest hodowcą. Mówi, koniec z moją hodowlą, jeżeli ta ustawa przejdzie. 350 tysięcy gospodarstw. Rząd PiS-u nas oszukał, rolników, jesteśmy zdesperowani. To jest tylko namiastka dzisiaj, bo tych punktów zapalnych pomorskim jest dużo. Ale 13 pokażemy się w Warszawie i nie będziemy już wtedy tacy spolegliwi. Na pewno. Nie chcemy utrudniać mieszkańcom, nie chcemy utrudniać ludziom życia. Chcemy pokazać tylko tyle, że jesteśmy zdesperowani. Stoimy 2 godziny, nie przepuszczamy nikogo. Po 2 godzinach rezygnujemy z protestu, rozjeżdżamy się do domu. Następnym protestem będzie Warszawa 13. Żądamy od senatorów Rzeczpospolitej Polskiej o to, żeby uwalili ten bubel prawny, ten pchnięty na kolanie nocą bez konsultacji społecznej z rolnikami, z izbami, z rolnikami, z organizacjami rolniczymi. Żeby uwalili ten bubel prawny, bo to jest naprawdę coś niebywałego, żeby nocą przepchnąć kolanem tę ustawę. Jesteśmy również zdesperowani w porównaniu do posłów innych, nie tylko pisowskich, ale również Platformy, SLD. Jedyna konfederacja, która zaczęła mówić o tym, co się w polskim rolnictwie dzieje. Wydaje mi się, że ktoś naprawdę
odjechał, odleciał całkowicie. Przecież nie słyszeliśmy, że w programie będzie coś takiego, bo nigdy byśmy nie zawierzyli.